W poprzednich odcinkach podcastu Przyspiesz biznes rozmawialiśmy o otwieraniu jednoosobowej działalności gospodarczej. W Polsce istnieje jednak zdecydowanie więcej różnych form prowadzenia działalności. Jeśli interesuje Cię, komu opłaca się prowadzenie chociażby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to pozostań do końca tej rozmowy, a w międzyczasie gorąca prośba o łapkę w górę, komentarz i udostępnienie tej rozmowy znajomym. No a teraz zaczynamy. O plusach i minusach jednoosobowej działalności gospodarczej i rodzajach spółek, które możemy wybrać w Polsce, opowie nam Pan Michał Norwicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Pan Michał jest doradcą podatkowym, współwłaścicielem biura księgowego Liczyk z Warszawy. No i będzie naszym ekspertem, przewodnikiem po tych meandrach prowadzenia działalności i formach prowadzenia działalności. Panie Michale, o jednoosobowej działalności gospodarczej już kiedyś rozmawialiśmy na łamach czy na antenie, powiedzmy, naszego podcastu, więc to wymusiło niejako scharakteryzowanie tej formy prowadzenia działalności. Myślę sobie, że część osób, które słuchało tego, tej rozmowy, tego podcastu, powiedziało: To jednak nie dla mnie. Co mogło stanąć na przeszkodzie? Dla kogo nie jest jednoosobowa działalność gospodarcza? No, jakie są ograniczenia? Co może uwierać? <grym>, no cóż, jednoosobowa działalność gospodarcza w przeważającej części jest tą pierwszym krokiem, który robią potencjalni przedsiębiorcy. Ale co może uwierać, co może przeszkadzać? No, przede wszystkim może być obawa co do odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorcy. Jeżeli ktoś otwiera mały sklepik z jarzynami, bądź, bądź agencję kiosku ruchu, no jakiś, jakieś bardzo niewielkie przedsięwzięcie, punkt poprawek krawieckich, no wiadomo, że nie będzie szukał innej formy. Działalność, jednoosobowa działalność gospodarcza opodatkowana często w sposób zryczałtowany jest najlepszym rozwiązaniem. Ale jeżeli przedsiębiorca chce. Otworzyć firmę budowlaną, robić remonty, wyspecjalizować się na przykład w instalacjach elektrycznych bądź hydraulicznych na większą skalę niż to, co mógłby zrobić sam, no to w tym momencie myśli sobie tak, no owszem, podpiszę umowę z deweloperem na, na kontrakt. Duży, ale przecież tam są kary umowne, tam są jakieś inne przewidziane, yy, yy, niekorzystne dla mnie rozwiązania w momencie, kiedy nie będę w stanie zrealizować, bo pracownicy nagle się zbuntują, bo yy, jakiekolwiek inne nieszczęście zaistnieje. Które spowoduje, że będę pociągnięty do odpowiedzialności za, za zobowiązania. Mało tego. Mogę wziąć yy, narzędzia, maszyny w leasing, bądź wziąć kredyt w banku, który pozwoli mi na zakup tych narzędzi, maszyn, albo nawet i towarów handlowych, i nie będę mógł spłacić, bo zaistnieje sytuacja, w której yy, nastąpią takie przeszkody, które mi to uniemożliwią. Wtedy Przedsiębiorca jednoosobowy odpowiada całym swoim prywatnym majątkiem wszystkim, co ma kontem w banku, działką, domem, mieszkaniem wszystkim. I to najczęściej e, ludzi powstrzymuje przed e, założeniem jednoosobowej działalności bądź uczestnictwem w spółkach osobowych. Bo spółki osobowe też y, charakteryzują się tym, że wspólnicy tych spółek odpowiadają swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania takiej spółki. Co jest alternatywą? Alternatywą jest y, spółka prawa handlowego, spółka kapitałowa. Spółki kapitałowe. Y, Chwili do tej pory były dwie, w chwili obecnej mamy trzy, bo jest spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To gdybyśmy zaczęli od spółki akcyjnej, albo w ogóle wrócili jeszcze do, tylko do, bo poruszyliśmy kwestię spółek osobowych. Mhm. Dla zasady z dziennikarskiego obowiązku, wymieńmy, jakie to są i czemu, jeszcze raz podkreślmy, czemu to nie jest najlepsze rozwiązanie dla takich osób pod kątem zabezpieczenia majątku. Spółki osobowe, które mają swoje uregulowanie w kodeksie spółek handlowych, to jest spółka jawna, spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna, która jest hybrydą dalej jest zaliczana do spółek osobowych, ale jej wiele elementów istnieje z uregulowań spółki kapitałowej. I to są spółki. W, no ciekawą spółką jest spółka komandytowa, ponieważ tam są dwie kategorie wspólników. Ta spółka zrobiła dużą karierę parę lat temu. Dzisiaj już to nie jest takie, te, takie lukratywne. Ale jest to spółka osobowa, w której wspólnicy płacą podatek z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czyli opodatkowanie nie jest na poziomie spółki, tylko podatek dochodowy płacą poszczególni wspólnicy według w, 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 posiadanych udziałów. W tej spółce istnieją dwie kategorie wspólników. Komandytariusz. To jest wspólnik, który wnosi yy, yy, udział do spółki, tak zwaną sumę komandytową i komplementariusz, który również wnosi jakiś udział do spółki, ale jest wspólnikiem zarządzającym i on ponosi pełną odpowiedzialność. A więc komandytariusz będzie odpowiadał tylko do wysokości tej sumy komandytowej, czyli ta, tak, tak jak gdyby jak wspólnik spółki z a komplementariusz, drugi wspólnik spółce osobowej, będzie odpowiadał również całym swoim majątkiem. I powstała ciekawa konstrukcja, w której komplementariuszem była spółka z Yy, czyli yy, zarząd spółki Zo był wspólnikiem zarządzającym w spółce komandytowej, a on z, z racji swoich yy, zobowiązań nie ponosił odpowiedzialności, o czym już tam wcześniej yy, wspomniałem. Yy, co ciekawe, polskie uregulowania yy, pozwalały i pozwalają na to, żeby yy, żeby komandytariusz, czyli osoba nie, nie ponosząca odpowiedzialności, był jednocześnie członkiem zarządu komplementariusza. To może być ta sama osoba, tylko tu występuje jako wspólnik komandytariusz, a po drugiej stronie występuje ten sam Jan Nowak, ale jako prezes spółki ZO. Prawda? Podpisuje, podpisuje się jako komplementariusz prezes spółki ZO. Dlaczego no to, jest, to jest taka hybryda, która pozwalała uniknąć jej odpowiedzialności, a jednocześnie opodatkować jednokrotnie zysk spółki, bo był opodatkowany tylko na poziomie wspólników. To zostało zmienione. W tej chwili spółka komandytowa jest też płatnikiem podatku CIT, czy od osób prawnych. Są pewne ulgi dla, dla wspólników, no ale to nie jest tematem te, tej rozmowy. Natomiast w spółce jawnej wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem. Jest to spółka często też wybierana. Jeśli chodzi o przekształcenie spółki cywilnej bądź, bądź przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę osobową, spółka osobowa charakteryzuje się tym, że jest tam bardzo istotny element relacji interpersonalnych, czyli musi być duże zaufanie wspólników do siebie. W spółce kapitałowej może być 100 wspólników, każdy wniesie 10 tysięcy złotych, wspólnie na zgromadzeniu wspólników wybierają zarząd, oczekują tylko, że, że będzie zysk i wypłacona dywidenda. W spółce osobowej przy, i ci wspólnicy w spółce kapitałowej nie mają, jeżeli nie są członkami zarządu, nie mają żadnej możliwości decyzyjnej. Swoją, yy, swoje zdanie co do yy, spraw spółki mogą wyrażać tylko na zgromadzeniu wspólników. Natomiast w spółce osobowej z reguły wszyscy wspólnicy są uprawnieni do prowadzenia sp spraw spółki, i tutaj może być taka sytuacja, że jeśli jest pięciu wspólników, dwóch podejmie jakąś decyzję niekorzystną, nie, nie konsultując się nawet z pozostałymi wspólnikami, to ci pozostali wspólnicy i tak ponoszą odpowiedzialność za ich decyzję. Więc. Więc to jest przeznaczona spółka dla osób, które mają do siebie zaufanie, czyli z reguły są to przedsiębiorstwa rodzinne, rodzice z dziećmi, rodzeństwo, tam gdzie przynajmniej z założenia powinien być ten element zaufania do siebie. No dobrze, to, to. To były spółki osobowe, tak? I teraz tak. możemy przejść do tych spółek kapitałowych. Pan już zdążył wymienić, oczywiście spółka akcyjna, spółka akcyjna prosta i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie ukrywam, że tutaj największy akcent będę chciał położyć pewnie na spółkę mhm. ZO, więc zacznijmy może dla odmiany od spółki akcyjnej. Spółka akcyjna to jest spółka, która. No, przewiduje się, że musi mieć większy ten kapitał założycielski, czyli, czyli kapitał zakładowy to jest 100 tysięcy złotych, i ona jest przewidziana do przedsięwzięć, które. Z założenia będą potrzebowały dokapitalizowania w formie wydawania akcji, pozyskiwania tego kapitału od szerszego grona akcjonariuszy. Ma też Jest, jest, też, jest też bardziej sformalizowana od spółki ZO. Badania są obowiązkowe sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta. Ma pewne, pewne uchwały trzeba protokołować w formie aktu notarialnego, więc jest bardziej sformalizowana. Natomiast prosta spółka akcyjna z założenia miała być spółką bardzo szeroko dostępną. Wystarczy jeden złotych, 1 zł, żeby tego kapitału zakładowego, żeby założyć prostą spółkę akcyjną. Jest przewidziana dla niewielkich przedsięwzięć rodzinnych, ale wprowadzonych w formie spółki kapitałowej. Prosta spółka akcyjna. Myślę, że jeszcze nie jest dostatecznie spopularyzowana. No właśnie, bo tak słysząc, co pan mówi, że taki niski, jakby, jest koszt wejścia, oczywiście pod kątem kapitału, no to my przy spółce ZO mówimy, to jest 5000 tysięcy złotych, czyli mało, a tu mówimy nawet o złotówce, a no. nie jest to tak spopularyzowane. Nie jest, no bo jak, jak każda nowość musi znaleźć swoją niszę, żeby nagle yy rozkwitnąć. Najczęściej zakładaną spółką, czy najczęściej yy wybieraną formą działalności, jeżeli jednoosobowa działalność gospodarcza zaczyna się rozwijać w takim kierunku, że przedsiębiorca z różnych powodów yy chce yy dokonać zmiany, to jest jednak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Yy, łatwość założenia tej spółki, yy, założenia, nie przekształcenia, bo przekształcenie jest procesem troszeczkę trudniejszym, yy, natomiast łatwość założenia i uregulowania, i, i nawet i w doktrynie, yy, piśmiennictwo, orzecznictwo odnoszące się do spółki ZO jest najbogatsze. Najłatwiej się przedsiębiorcy poruszać w ramach takiej spółki. Nawet bez pomocy fachowej, bez pomocy prawnika, doradcy podatkowego czy, czy doświadczonego księgowego. To możemy również taką spółkę, spółkę ZOO, założyć przez internet. Prawie, że, że tak powiem, jak jednoosobową działalność gospodarczą, tak. samodzielnie. Tak, możemy samodzielnie taką spółkę założyć przez internet. To jest tak zwane założenie według wzorca. Są dwa takie wzorce, niewiele się od siebie różniące. Minimalny kapitał takiej spółki, kapitał zakładowy to jest 5000 złotych. Spółka jest od razu rejestrowana w KRS i w otrzymuje numer REGON. Praktycznie po, po dwóch, trzech dniach można, można rozpocząć działalność, aczkolwiek spółka założona według tego wzorca, będzie miała wiele ograniczeń i prędzej czy później taki przedsiębiorca będzie może nie tyle musiał, co chciał dokonać zmian w umowie spółki. Takie zmiany już wtedy dokonuje u notariusza, ponieważ najczęściej są to zmiany, których wzorzec nie przewiduje. Można również założyć spółkę od razu u notariusza w formie aktu notarialnego. I taka spółka istnieje od momentu złożenia podpisów przez wspólników, a nawet jednego wspólnika, bo jest coś takiego jak jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. O, o, o pewnych tam elementach niekorzystnych tej spółki powiem później. Ale y, może być taka sytuacja, że jedna osoba zakłada spółkę z o.o. W każdym bądź razie, czy to będzie jedna osoba, czy dwie, czy cztery, czy, czy dowolna ilość, od momentu złożenia podpisu pod y, aktem założycielskim takiej spółki u notariusza ona y, już y, powstaje i, i, i jej byt prawdy już istnieje. Y, w tym akcie też y, trzeba wskazać y, zarząd zarząd w całości zgłasza taką spółkę, czyli jeśli jest pięciu członków zarządu, to wszyscy pięciu muszą się podpisać. Muszą zgłosić do KRS-u, w Urzędzie Skarbowym, NIP, do, do VAT-u i tak dalej. No, wszystkie już czynności może wykonywać. Jest podmiotem praw i obowiązków i używa określenia spółka z w organizacji do momentu, dopóki nie zaistnieje wpis, ten konstytucyjny wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Mówi się, że tak przynajmniej w Internecie, wiele osób pisze, że to jest najlepsza forma prowadzenia biznesu w Polsce aktualnie. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy to prawda i dlaczego? No już ta kwestia y, odpowiedzialności majątkiem gdzieś tam wybrzmiała, ale czy są jeszcze jakieś plusy jest, i zalety? Jest wiele plusów. Przede wszystkim tak. No przedsiębiorca jednoosobowy y, może liczyć y, tylko na siebie w każdej. Również również kwestii finansowania tej swojej działalności. Prawda? Jeśli nie chce korzystać z kredytu bankowego, bądź często ten kredyt jest dla niego trudny do, do y, otrzymania, y, to chciałby, y, żeby ktoś zainwestował w tą jego działalność. Y, Najłatwiej, najprzejrzyściej jest, jeżeli właśnie jest to spółka kapitałowa i e, żeby kto, ktoś może otrzymać, wspólnik drugi, trzeci, czwarty, piąty może otrzymać odpowiednią ilość udziału w stosunku do wnoszonego e, kapitału. A więc jest to możliwość pozyskania e, środków na, na prowadzenie i rozwój tej e, działalności. To jest jeden element. O elemencie. Yy, odpowiedzialności za zobowiązania, to już yy, powiedzieliśmy. No, jest też element taki, że przedsiębiorca jednoosobowy, co nie jest bez znaczenia, musi płacić składki ZUS. W tej chwili to jest duże obciążenie. Jeżeli przedsiębiorca, a zwłaszcza na początkowym okresie, w początkowym okresie prowadzenia działalności nie uzyskuje dochodów, ale, ale składki ZUS musi płacić i to jest duże obciążenie dlatego przedsiębiorcy jeżeli jest wspólnikiem spółki zo tych składek zus płacić nie musi musi to być przynajmniej dwóch wspólników spółka jednoosobowa jest wprost uregulowanie które mówi że wspólnik spółki jednoosobowej jest traktowany jak osoba prowadząca działalność gospodarczą i musi płacić pełne składki ZUS, tak jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Ale mówimy tu w tej chwili o, o spółce, w której jest kilku wspólników, przynajmniej e, dwóch. E, jakie są jeszcze inne elementy. E, Przedsiębiorca jednoosobowy z reguły prowadzi księgowość w formie, spół, w formie księgi przychodów i rozchodów. Jest to bardzo uproszczona księgowość. Księga, w której nie ma zarejestrowanych zobowiązań, należności, nie ma zarejestrowanych zapłat, no, to jest tylko do celów prawidłowego naliczenia zobowiązania podatkowego. W yy, pełnej księgowości, a wszystkie spółki kapitałowe muszą prowadzić pełną księgowość, to jest rachunkowość, to yy, przedsiębiorca widzi jak na dłoni, yy, kto mi zapłacił, kto nie zapłacił, ile jestem komu winien, czy zapomniałem zapłacić jakieś faktury, czy nie. To wszystko jest widoczne. Mało tego, jest yy, rachunkowość zarządcza, czyli z tych kont można zrobić takie zestawienia, które podadzą zyskowność na sprzedaży na przykład konkretnego towaru, prawda, na czym się skupić, na jakich działach, czy sprzedaży, czy produkcji, czy, czy świadczenia usług, które są bardziej zyskowne, bo to wszystko z tej księgowości może wynikać. Jeżeli to jest na przykład agencja reklamowa, to, to można rozgraniczać i koszty y, na poszczególne projekty i zyski z tych projektów. Y, i, I tutaj y, przedsiębiorca ma łatwość podejmowania decyzji biznesowych. Jest, jest, oczywiście jednoosobowy przedsiębiorca może prowadzić pełną rachunkowość, oczywiście nikt mu tego nie zabrania, ale konia z rzędem temu, który mi pokaże, że jak nie musi, to to zrobi, bo mhm. to jest droższe, po prostu zwyczajnie droższe. No, prowadzenie czegoś bardzo uproszczonego, a prowadzenie czegoś, co, co jest no, trudniejsze w, z założenia, no, musi też generować inną cenę. Pytanie jeszcze o właśnie te składki ZUS. Bo to też chciałem zapytać, Pan już zdążył mi tutaj opowiedzieć i przybliżyć ten temat, czy faktycznie to jest sposób jakiegoś radzenia sobie z tym zobowiązaniem, czy to jest tak, można właśnie odnieść prosto załóż, spółkę nie będziesz płacił ZUS-u, no jednak te zobowiązania społeczne, gdzieś tam się, czy zdrowotne, gdzieś tam się pojawią przy, przy jakichś operacjach finansowych, w którym momencie. Jeżeli to będzie jednoosobowa spółka, tak jak wspomniałem, to możemy płacić. Natomiast, no jeżeli będziemy pracownikiem własnej spółki, taka sytuacja jest jak najbardziej możliwa i wcale nierzadka, że wspólnik jest zatrudniony w swojej własnej spółce. Na przykład może nie być członkiem zarządu, a jeśli jest członkiem zarządu, to też może być zatrudniony. Tam są wymagania formalne, że. Musi być specjalny pełnomocnik do, do zawierania umów pomiędzy spółką a członkiem zarządu, ale to już, to już pomijając te wymogi formalne, może być zatrudniony na etacie. I częstym zjawiskiem jest, częstą praktyką, że wspólnik spółki ZO, aby po prostu mieć ubezpieczenie, bo każdy może złamać nogę, każdy może trafić do szpitala z atakiem woreczka żółciowego, czy w jakiejś innej przypadłości i co wtedy? No jeżeli nie, człowiek jest nieubezpieczony, no to byłoby to szalenie yy, kosztowne. Yy, więc yy, można się zatrudnić yy, we własnej spółce i yy, no nie wiem, <laughs> żeby to nie zabrzmiało jak namawianie do jakiegoś takiego procederu, ale yy, można się zatrudnić na przykład na jedną ósmą etatu. I to już daje podstawę do pełnych świadczeń i ubezpieczenia, a jednocześnie składka z takiego z takiej jednej ósmej etatu jest niewielka. To, to jest też nakierowanie na, na taką kwestię, którą właśnie chciałem usłyszeć. Jak to, jak to wychodzi, jak to wygląda, ponieważ no, taki argument gdzieś tam w sieci jest podnoszony, tak dosyć prosto. Nie ma żadnych składek, spółka Zo jest świetna. Usłyszeliśmy wiele rzeczy ciekawych i bardzo takich interesujących. Y czy nawet takich skłaniających do myślenia, że faktycznie w taką spółkę warto zainwestować, no wejść w taką spółkę? Natomiast no zawsze jest też ta druga strona medalu. Gdybyśmy mogli o minusach takiej spółki, dla kogo to nie jest rozwiązanie na pewno, no i z jakimi kosztami się to wiąże? Na pewno nie jest to rozwiązanie dla takich mikroprzedsiębiorców, którzy chcą żyć z pracy własnych rąk. Byłby to przerost formy nad treścią. Jeżeli ktoś chce założyć warsztat szewski, krawiecki, świadczyć usługi hydrauliczne bez pracowników, w zasadzie tak jak powiedziałem, żyć z pracy własnych rąk, to wykonywanie tych działalności poprzez spółkę ZOO mija się z celem mogłaby się okazać, że, że koszty związane z prowadzeniem tej spółki no, absorbują zbyt dużą część osiąganych dochodów. Dlatego z całą pewnością nie jest to dla takich przedsięwzięć. Z założenia jest to, tak jak powiedziałem, dla... Przedsięwzięć, które będą z jednej strony chciały mieć przejrzystą e, sytuację, e, które liczą się z tym, że na przykład będę mógł podnosić e, kapitał zakładowy i e, nowe udziały wydawać innym wspólnikom w celu pozyskania e, kapitału. E, I tutaj, e, no, tak jak powiedziałem, dla tych najmniejszych przedsiębiorców, Taka spółka nie ma sensu, bo do tego właśnie istnieje jednoosobowa działalność gospodarcza, ewentualnie w gronie osób zaufanych, najczęściej rodziny, spółka osobowa. Koszty też prowadzenia takich spółki są mniejsze. No jeżeli weźmiemy pod uwagę, że trzeba złożyć jeszcze w spółce kapitałowej bilans raz w roku, za który też trzeba zapłacić, mogą powstać sytuacje obowiązkowego badania bilansu, za to też trzeba zapłacić, więc no te koszty mogą się okazać trochę wyższe, niepotrzebnie ponoszone przy takich małych działalnościach. O zaletach i wadach spółek, a także o tym takim porównaniu jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, właśnie opowiadał, opowiadał nam pan Michał Norwicz. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję, że mogłem, choć na takim bardzo syntetycznym poziomie, przybliżyć ten temat. Inne tematy dla przedsiębiorców, również właśnie z perspektywy otwierania firmy, ale też już prowadzenia, zarządzania przedsiębiorstwem, znajdziesz oczywiście, drogi słuchaczu, na kanale Przyspiesz Biznes. Zachęcamy Cię do słuchania innych rozmów tego podcastu. No a ja już mogę zdradzić, że jeśli ten temat Cię zainteresował, to w kolejnym odcinku razem z Panem Michałem prześledzimy ten proces właśnie, Przekształcania jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę ZOO. Także bądź blisko, słuchaj nas. Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.